Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować rozwiązanie odpowiedzialne za przelewy i wyciągi. W module banki dostajemy nową zakładkę przelewy i wyciągi, w której znajdują się przelewy, wyciągi oraz konfiguracja. Zacznijmy od konfiguracji. Mamy tutaj informacje na temat grup paczek, aktualizację danych banków, uprawnienia do kont, ustawienia oraz ustawienia dla banku BBH. Zacznijmy od grupy paczek. W grupie przelewów mamy następujące informacje. Numer grupy, nazwę grupy, katalog plików, w którym zapisywane będą nasze przelewy, rodzaj paczki, format, w jakim będzie zapisywany nasz przelew, metody wybierania danych, kod SWIFT, numer konta, kod banku oraz nabywca. Aktualizuj dane banków. Po wybraniu opcji, żeby je zaktualizować, w definicjach banku otrzymujemy informacje o większości polskich banków, takie jak kod kraju, kod banku oraz nazwę banku. W zakładce uprawnienia do kont możemy nadać uprawnienia dla wybranych użytkowników do wybranych kont. W zakładce ustawienia wspólne mamy informacje na temat pokaż pole numer dokumentu dostawcy, odbiorcy na płatnościach wychodzących bądź pokaż pole numer dokumentu dostawcy, odbiorcy na płatnościach przychodzących oraz ustawienia dla banku PKO Integra. W ostatniej zakładce mamy informacje na temat banku BBH oraz jego ustawienia. Po wybraniu zakładki przelewy mamy informacje na temat listy paczek. Możemy filtrować wszystkie utworzone paczki, to znaczy przelewy, w przedziale dat lub w statusach. Utworzone, wygenerowane, wysłane bądź anulowane. Możemy również filtrować dla odpowiednich grup. W moim przypadku to będzie tylko grupa PKO. Stwórzmy sobie nową paczkę. Pobierzmy dokumenty do naszego przelewu. Możemy wybrać sobie dokumenty dla danego dostawcy, danej grupy, w dacie dokumentu od do, bądź w terminie płatności oraz dokumenty przeterminowane. Wybierzmy sobie wszystkie dokumenty. Po pobraniu dokumentów mamy takie informacje jak kod klienta, linie, checkboxy, do przelania, kwota dokumentu, kwota do zapłaty, waluta, dokument bazowy, datę dokumentu, datę płatności, konto, kod banku, nazwę konta, oddział, kod kosztów, kod SWIFT, referencje, opis, nasz SWIFT, nasze konto i ilość dni po terminie. W zakładce parametry mamy informację o naszym przelewie. Jaki jest format, numer konta, kod SWIFT, kod banku, nabywcę oraz możemy dodać własny opis. Przejdźmy do przygotowania płatności. Możemy sortować sobie po wybranych polach, posortować sobie dokumenty, które są najkrócej po terminie bądź najdłużej po terminie. Możemy pogrupować po partnerach handlowych. Pokażą nam się dokumenty dla danego partnera handlowego razem. Aby rozliczyć dokumenty, wybieramy checkboxy. Automatycznie przypisuje nam się kwota, którą mamy do przelania dla danego dokumentu.
Możemy również wpisać kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na cały przelew. Automatycznie kwota przypisze nam się do odpowiednich dokumentów. Dodajmy taki przelew. Widzimy, że paczka jest o numerze 7. Utworzona data. Wygenerujmy taką paczkę. Wyeksportowano do pliku, który zdefiniowaliśmy sobie wcześniej w konfiguracji. Przejdźmy do wyciągów. Podobnie jak w paczce przelewów, możemy sobie pofiltrować po utworzonych wyciągach, zamkniętych, anulowanych, bądź w przedziałach dat. Możemy wybrać sobie bank oraz konto. Utwórzmy taki nowy wyciąg. Mamy tutaj informacje o formacie, możemy dodać opis, seriach przychodzących, wychodzących, koncie, kursie. Czytajmy sobie taki wyciąg. Po wybraniu wyciągu mamy informację, która to jest operacja, data jej utworzenia, wyciąg z jakiego jest dnia oraz numer konta. Na liniach wyciągu mamy następujące informacje. Płatność, datę waluty, datę operacji, kwotę, klienta lub konto, nazwę klienta lub konto, opis operacji, numer referencyjny, konta, nazwę konta, kod operacji, operacje i opis operacji. Możemy wybrać partnera handlowego ręcznie lub wyszukać go z listy. Możemy również skorzystać z funkcji zaproponuj, która zaproponuje nam wszystkich partnerów handlowych. W tym miejscu mamy informację, na jakiej podstawie został wybrany partner handlowy. Addon uczy się od nas przypisywania partnerów handlowych. Możemy ręcznie dodać płatność, wybierając tutaj plusik. Uzupełnią nam się wszystkie informacje na temat danej płatności. Wszystko zostaje automatycznie rozliczone. Dodajmy sobie taką płatność. Kolorem jasno-zielonym podświetla nam się informacja, że taka płatność została już zarejestrowana. Mamy również opcję rozlicz automatycznie. Rozliczy nam to wybranych partnerów handlowych podświetlonych kolorem ciemnozielonym. Po wybraniu takiej opcji widzimy, że automatycznie utworzyła nam się płatność dla danego dokumentu partnera handlowego. W tym filmie zostały omówione wszystkie podstawowe funkcjonalności addonu AltPIF. Dziękuję za uwagę.